W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o sandaczach. Tam macie poprzedni odcinek. No i tam Jarek obiecał, że powiemy coś o flądrze, ale łowioną metodą spinningową. Także no coś naprawdę dziwnego. No myślę, że zapowiada się dobry odcinek. Zaczynamy. No właśnie, Jarku, flądra na spinning. Czy to taki nieprzerost formy nad treścią? Nie, bo można łowić flądrę na spinning świadomie. Był taki sierpień chyba w zeszłym roku, kiedy najpierw to były przyłowy właśnie. Mówiłem dropshotem, mówiłem zestawem okoniowym, czyli mój kochany Savage, bez którego sobie nie wyobrażam arsenału mojego spinningowego. Wędka do 12 gram, dropshotowa. Mhm. Gdzieś tam okonie nie chciały współpracować albo współpracowały kiepsko. No później było blisko zmierzchu i poszedłem właśnie łowić koło tego spadu, o którym mówiliśmy, że jest świetnym miejscem na leszcze. I tam właśnie no pierwsze branie, które było, myślałem, że to było branie właśnie jakiegoś fajnego okonia, spóźnionego troszeczkę, już takiego późno wieczornego albo wręcz nocnego. No okazało się, że pięknie na tej wędce właśnie walczyła flądra. No i od tego się zaczęło, zacząłem mniej więcej śledzić, przy jakich wiatrach, przy jakich warunkach pogodowych ona właśnie bierze. No i później już regularnie te flądry łowiłem na dropshot, świadomie, to nie był już przyłów, szedłem z nastawieniem, że będę delikatną wędką, delikatnym zestawem łowił flądry. Jeżeli komuś takie łowienie odpowiada właśnie delikatne, no bo tutaj przy większej flądrze rzeczywiście ta wędka się nieźle ugnie i flądra potrafi bardzo ładnie dołować, trochę walczy jak okoń, powiedzmy, gdybyśmy mieli do jakiejkolwiek ryby porównywać, no to może oczywiście wędki użyć mocniejszej. Ja bym poszedł właśnie chyba w dropshot, a nie w blaszki, chociaż na blaszki też flądry możemy łowić. Blaszki są tu moje, bo blaszki, ja znowu jestem zwolennikiem łowienia flądry na blachę, mi to fajnie daleko wtedy leci. Nie mam wprawdzie wędziska, które używam do tego, bo ja, wiesz, łowię wchodząc do wody po prostu. No i te flądry, no w zasadzie powiem wam szczerze, są wszędzie. To nawet kąpiący się w czasowicze często zauważają, że kąpią się, a tam gdzieś flądra jest pomiędzy nogami. No to może głupio zabrzmiało, ale gdzieś tam sobie pływa w tej morskiej toni, czyli nie bardzo przeszkadzają nawet w czasowicze, miliony w czasowiczów kąpiących się, no bo ta flądra podpływa tak blisko brzegu za tobisem chyba, nie? Za jakimiś takimi właśnie małymi żyjątkami, no na żer w każdym razie. Teoretycznie im późniejsza pora, tym bliżej podpłynie, ale to nie zawsze tak musi być, może gdzieś nie musi być. Właśnie, nie musi być. Także Jarku, zacznij może o twoich przynętach, a potem ja powiem parę słów o moich przynętach, czyli o blachach tak zwanych. Jeżeli chcemy używać gum, jeżeli chcemy rzeczywiście się przerzucić w pewnym momencie, tam powiedzmy wieczorem z okonia na flądrę, no to możemy nawet próbować z kółeczkami takimi właśnie okoniowymi. Coś takiego byłoby dobre, 7,5 cm jaskółka. Flądra nie będzie miała wbrew pozorom problemów z połknięciem takiej przynęty. Większe flądry, to gdzieś tam mówiłem właśnie, któregoś razu się zdarzyła taka powiedzmy flądra w okolicach 40 cm, nie miała najmniejszego problemu z połknięciem jaskółki 10 cm, która u mnie miała wtedy akurat służyć połowę sandacza. No i to pokazuje, że ona potrafi być bardzo żarłoczna. Może ten pysk swój, wydawałoby się też niewielki, nieszeroki, bardzo mocno rozewrzeć, na tyle, że tą całą jaskółkę właściwie połknęła bez problemu. Tak, no to często obserwujemy, jak mówimy, metodą surfcastingową z plaży i mamy naprawdę duże te zestawy i ta flądra tak głęboko to zasysa, że często ciężko i nawet to wyciągnąć. No to jest problem właśnie to, że ta przynęta gdzieś bardzo głęboko wchodzi i czasami trudno tą flądrę uwolnić bez krzywdzenia ryby, no bo to jednak... Też jest ten patent, który pokazałeś z patyczkiem, który chyba się sprawdza. Tak, tutaj macie, albo pokażę wam w ogóle, zobaczcie, macie w tle przybitkę i wystarczy zwykły patyczek, naprawdę zwykły, to nie musi być patyczek sushi. Dobra, ale okej, jak zbroisz taką przynętę właśnie? Tak samo jak w przypadku konia, czy też sandacza, albo zbroimy ją tak, że grot wychodzi gdzieś tutaj, tak? Gdzieś dalej, zdecydowanie dalej niż sama głowa tej przynęty, albo za samą główkę właśnie. No mówiliśmy, że ta przynęta w tym momencie pracuje troszeczkę lepiej, bardziej naturalnie. No tutaj mamy jest taką... to jakiś wabik na drapieżnika. No tu mamy taką, oj, źle mi się to zaczepiło, ale dobra, coś takiego. Wiadomo, o co chodzi. To ma ile? 10 cm? To jest dziesiątka, tak. Na flądrę? No przy jakiejś dłużej tak, ale ja bym zaczął chyba właśnie od przynęt tego typu, 7,5 cm i zobaczył, czy są jakieś rezultaty. Ciekawe, w sierpień rok temu właśnie, no te brania flonder w tamtym akurat miejscu przy tej pochylni były zawsze przy wietrze wschodnim. Sprawdziłem to, przy innych wiatrach właśnie te flondry nie były tak aktywne, a przy wschodnim zawsze od tam powiedzmy godziny 21 do godziny 23 czy 24, pewnie później też dym tam został, no były te flondry bardzo aktywne i można było je wyciągać. Tak jak mówiłem, na bardzo lekkim zestawie zabawa była super. Słuchaj, ile jesteś w stanie, jak jest dobry dzień, wyłowić tych flonder?
No w krótkim czasie tam, wiesz, było coś koło 10, właśnie 2 godziny, no tam plus jakieś może inne brania. No ale no frajda była niesamowita, bo ten zestaw się naprawdę gieł, tak. Flądra jest mocna. Wędeczka się gieła ładnie, bardzo. Najlepsze miesiące na połów flądry w porcie. Gdybyśmy chcieli tak dropshotem, to teraz nawet, właśnie końcówka sierpnia moglibyśmy próbować. 2 tygodnie jeszcze mamy na spinning tutaj. Ale myślę, że gdyby był maj, no to znowu ten problem, że flądry są agresywne, ale są dosyć cienkie, więc jest to połów typowo taki rekreacyjny dla sportu, dla frajdy, że ta wędka no po właśnie, prostu pracuje. No właśnie, to wiesz, rybą. Kaleczymy trochę tą rybę i ja to bym dał im się najeść. Zostawmy właśnie lipiec, końcówka lipca, sierpień, aż do teraz i no 2 tygodnie września. Właśnie, 2 tygodnie września, bo potem mamy zakaz sportowy niestety. Od 15, tak. W pierwszym odcinku o tym żeśmy więcej mówili, tam macie pierwszy odcinek, gdzie omawialiśmy właśnie, ile kosztuje w ogóle łowienie w Morzu Bałtyckim. No i tam żeśmy też rozmawiali o tym zakazie portowym nieszczęsnym, czyli no we wrześniu pierwsze 2 tygodnie sobie połowimy, od 15 mamy zakaz portowy, który kończy się z końcem lutego. Czyli cała ta zima, no w zasadzie cała jesień, zima, no nie spinningujemy sobie. No ale dobra, kończy się nam to, czyli mamy marzec, marcowe flądry, jak to wygląda? Też myślę, że będą brały. No już w kwietniu się zaczynają takie agresywne brania, te takie potarłowe. No ale mówię, to głównie dla przyjemności, tylko i wyłącznie sport i rekreacja. Tutaj zastosowanie gastronomiczne to raczej nie no, przy tak cienkich rybach. Chociaż może, nie wiem, to trzeba było zapytać ichtiologa, być może te mniejsze flądry nie biorą udziału. A mniejsza, być może już czasem w okolicach wymiaru nie biorą udziału tak. W tarle i być może będą miały tą grubość taką całkiem sensowną. Jasne. Dobra, słuchaj, bo mamy tutaj też oktę mikadowską. Jedna z najtańszych plecionek, które no warto kupić, bym to tak powiedział. No, okta jest na wody morskie, z tego co pamiętam. Tak, no ona jest dosyć spoko. Tutaj mamy akurat jakąś taką zieloną, tu mamy chyba czarną. No, brązową, nie, czarną. Stosunek jakości do ceny chyba w Polsce nieporównywalnie dobry, nie? Tak, bo to jest plecionka za około 60 zł, jeżeli mówimy o odcinku 150 metrów. Tak, tak, tak. Ja stosowałem tą plecionkę głównie do połowu właśnie troci i też do trollingu belonowego. Właśnie, do belony to w kolejnym odcinku powiemy wam o belonie, ale słuchaj, no tu akurat mamy, zobacz, takie oto jeszcze dodatkowe gumki. To okoń. No, czy my możemy na flądrę właśnie też na taką flądrę gumkę, też myślę, tak. Taką tak, gumeczką spróbować. Ja myślę, że to by też dało radę, bo tak, patrzę na czerwony kolor, jeszcze przypominam sobie dzień, jak z kolegą mówiliśmy, babki były tutaj właśnie na przynęty gumowe, nie na robaki i one ewidentnie właśnie też lubią ten kolor czerwony. I wszystkie twisterki, jakieś czy gumki, które miały właśnie kolor czerwony, były wtedy bardzo skuteczne. Nałowiliśmy tych babek niesamowicie wtedy dużo, a dlatego po prostu, że inne ryby właściwie nie współpracowałyby na okonia, albo nie było, albo po prostu nie się zupełnie żerować. Dobra, a jakbyś miał jakąś przynętę taką ulubioną swoją na okonie, no nie mikadowską, to co? To są jaskółeczki takie zielone właśnie z Chin sprowadzane. Aha. Za niewielką cenę i ten kolor właśnie zielony i ten kształt. Zielona jaskółka, tak, po prostu. Zielona jaskółeczka. A czyli takie jakieś dziwne, zobacz, wariacje. 7,5 cm akurat tamta ma. Twisterki takie? Też średnio. Mogą być. Też ale to na te być. Małe chyba bardziej. No, drobnice. Jeżeli chodzi bardziej. O konia? Tak. Tak, ale no wiesz, no w przynętach okoniowych jest tak, że na przykład 5-centymetrowa przynęta potrafi zwabić okonia kajtka, tak mam maluszka, może na to wziąć okoń 40+, bo to też taki miałem przykład. A wracając do flądry, flądra na takie dziwne kolory? Myślę, że też. W tych miesiącach właśnie w maju, gdybyśmy chcieli, to ona jest tak agresywną rybą, że myślę, że bez problemu to zaatakuje. Czyli reasumując, słuchajcie, w maju połowimy sobie te flądry, ale no to nie ma co na patelnię je kłaść, bo nic z nich nie będzie. Natomiast one są bardzo agresywne. Ja kojarzę najbardziej te okresy no majowe, kiedy wybieram się gdzieś tam na przykład na belonę i to zresztą widzicie tutaj, to w kolejnym odcinku wam trochę więcej opowiemy, no tu mamy łuskę belonową. Mój kij na belonę, czy to w trollingu, czy z brzegu, 10, 60, 2,35 metra długości, damowski, dosyć fajny i słuchajcie, jak próbuję, wiesz, wyłuska czasami te belony, na mniejsze blachy, bo czasami widzę, że w tym łowisku te belony są bardzo krótkie, takie sznurowadła się trafiają, to zakładam mniejsze blachy po prostu, no bo na belonę w ogóle łowimy no, takimi blachami, a trochę większymi. No na belony mamy blachy gdzieś tam w granicach 26, 8, 30 gram. Tak, no w trollingu 28 przeważnie. Przeważnie w wielkości około 10 cm.
Dokładnie. I słuchaj, na to mi się często zapinają właśnie flądry. Właśnie te takie wypuszczone flądry. Ja oczywiście wypuszczamy, ale no coś w tym jest. Wiecie, no stoję w wodzie, zarzucam sobie no i staram się jak najdalej. Szybko prowadzę tą przynętę, no starając się skusić tą belonę, która jest za... rąbiście szybką rybą. Szybką rybą. Mhm. A słuchaj, wchodzi mi flądra, także naprawdę, no i wtedy człowiek normalnie tak, tak patrzy. I to są bardzo duże flądry, naprawdę bardzo duże flądry. Słuchaj, mój rekord to jest 40 cm właśnie na spinning. Na blaszka. Płaska jest taka, że słuchajcie, no śmiech na sali. Dlatego te flądry raczej na pewno wypuszczamy. No i tak jak już Jarek powiedział, ja nie łowię w porcie te flądry, więc wychodzę gdzieś tam w okolicach Rozewia połowić właśnie na spinning. Także no mam większe możliwości, wiesz, bo mogę sobie tą jesienią popróbować je połowić czy tam wiosną. W moim odczuciu taką późniejsza jesień to jest super sprawa właśnie na flądry. I słuchajcie, moje blachy, to powiem szczerze, ja je troszeczkę też dostosowuję do tego, żeby ona daleko leciała. Bo jeżeli ja łowię z brzegu, wiesz, ja nie zawsze wchodzę do tej wody, bo mam taką wędkę dalekosiężną, powiedzmy, co tam na 100 metrów leci, to jak założę takiego małego pilkerka, wiesz, kiedyś pokazywałem ci, tam wam też pokazywałem, jak gdzieś tam znajdę, to dołączę do tego filmu. Naprawdę, leci ty na 100 metrów poleci i takie, no powiedzmy, że dźwigowanie gdzieś tam, no trzeba mieć ten kontakt z dnem od czasu do czasu i naprawdę, słuchajcie, flonderki się trafiają, no tutaj Jarek mówi, że 10 sztuk gdzieś tak na 2 godziny. Ja myślę, że to jest nawet do przybicia, jeżeli będziemy łowić gdzieś tam na plaży, ale to wiecie, ja mówię gdzieś tutaj o Rozewiu, gdzie mamy te kamienie, wiesz, że tam to dno morskie jest mocno rozmaicone. Nastawcie się mimo wszystko przy tym moim łowieniu na mega straty. Tam nie ma szans, żebyście, nie wiem, z jedną blachą poszli i wrócili. Przy takim 3-godzinnym łowieniu ja z 3 blachy tracę. Naprawdę. Także no coś za coś, ale za to takie, wiecie, takie blaszki niefirmowe. Czy nawet firmowe, to jest koszt tam 2-3 zł, więc można sobie to kupić. Chyba na nas będzie stać jeszcze. Jeżeli chodzi o zbrojenie tego, no to tutaj mamy kotwiczki. Ja staram się, prawdę mówiąc, nie zmieniać kotwiczek, jak łowię flądry, bo jak flądra weźmie, ona jest jak belona. Dosłownie, jak weźmie, to weźmie. Ale bardzo fajne kotwiczki robi BKK. Tutaj mamy akurat haczyki. Czemu fajne? Bo one się aż tak nie tępią, wiecie, bo my szorujemy troszeczkę tymi przynętami po tym morskim dnie. Poza tym słona woda, no to wszystko jedno z drugim to naprawdę czasami robi mega kosmos i ja się troszeczkę do tego przyzwyczaiłem, że jednak te kotwiczki trzeba wymieniać, a trzeba wymieniać głównie na belonę, o czym powiemy w kolejnym odcinku, nie? Także chyba co na flądry to starczy. No tylko patrzę na tą blachę właśnie, że jest zardzewiała, w wielu przypadkach właśnie takie stare blachy, które już gdzieś tam przeleżały w pudełku i rodzaje. Mam sentyment do nich, wiesz, już nałowiła trochę. Ale te przynęty właśnie, które czasami właśnie są, nie wiem, gdzieś starte, właśnie lekko podrdzewiałe, często się okazują najlepsze, najłowniejsze. Ja mimo wszystko, że to tylko flądra, bo to jest tylko flądra, nie jeden powie, nie? To no wiesz, no bo to złowić sandacza, szczupaka i flądry. No flądra to jest taka ryba postopolita, to mimo wszystko ja wszędzie stosuję jakąś tam końcówkę, wiesz, fluorokarbonu 2 metry. Nie wiem, jakoś tak się przyzwyczaiłem. No i potem się nie przecierał kamieniem. Dokładnie, wiesz, wtedy obcinam tam co każdy wypad odcinam trochę, no bo to jednak się przeciera, tak jak już Jarek powiedział, jakieś tam kamienie czy o piasek, także lepiej sobie to uciąć i nie stracić naszej blachy. No. A no jeszcze jest turbocik, jakby się trafił turbocik, to by była radocha. Wymiarowy. No właśnie, te turbociki to bardzo mało ich u nas tutaj na tym naszym wybrzeżu jest. No niestety, nie? No, to jest jednak ryba dużo, dużo bardziej ceniona, bo jak się patrzy na cenę właśnie turbota w sklepie, czy cenę w restauracji, jakieś potrawy z turbota, no to jest wyraźna różnica między flądrami, pod tą nazwą, to już kiedyś też wspominaliśmy, kryją się właściwie trzy różne ryby, bo to jest i gładzica, tak. I zimnica, i stornia, no to nie każdy wie, wszyscy mówią flądra, no ale turbot jest dużo bardziej pożądany przez rybaków i przez nas wędkarzy, tylko właśnie no zbyt często się nie zdarza, no to będzie. I wymiary ochronne, nie? Turbot ma 30. Flądry mają 25. 23-25, ale przyjmijmy, że 25. 25 dla bezpieczeństwa, no. Tak. No wiecie, dajmy tym rybkom też troszeczkę żyć, no bo te wszystkie ryby żyją, długo rosną, tak można powiedzieć, nie?
No, okoń najdłużej. Kiedyś okonia sprawdzałeś, nie? To taki okoń wymiarowy to ma? Czasami nawet 5 lat może rosnąć. Zależy od warunków. No, w morzu są lepsze, więcej pożywienia, więc pewnie szybciej. Mhm. No ale mimo wszystko, no dlatego ja okonie szanuję i właśnie okonie nie zabieram w ogóle do domu. Także jak chcecie troszeczkę sobie połowić w porcie, to zapraszamy, ogólnie zapraszamy na nasz kanał. Tam macie więcej filmów, także cóż, kolejny odcinek, a w kolejnym odcinku opowiemy o Belonie. Cześć, trzymajcie się. Zobaczymy.